Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Sonic Frontiers. Nagrywam to 5 lutego o godzinie 14:20 i rozpoczynamy sobie kolejną sesję. Można by powiedzieć, że trochę sesja za sesją, ale no cóż, bywa jak to się mówi. Poprzednim razem zaliczyliśmy sobie dwie cyberprzestrzenie. Trochę żeśmy sobie powalczyli tutaj z różnymi przeciwnikami. No i co tu mogę dużo powiedzieć? Zdobyliśmy pierwszy szmaragd chaosu, czyli szmaragd o kolorze niebieskim. No i teraz jestem sobie tutaj na tej części wyspy, dosyć intrygującej, muszę przyznać. W sensie ładnie to w ogóle wygląda. Tak bardzo mocno rzuca się wszystko w oczy, cała ta sceneria. No i cóż, lecimy z koksem. Tam mamy się dostać z tego, co gra nas tutaj ładnie poinformowała, więc bez zbędnego przedłużania po prostu będziemy szli w tę stronę. I co tam, jak tam u was? Opowiadajcie, kurcze pieczone. Muszę was w ogóle opierdzielić, ponieważ udostępniam wam przedpremierowe odcinki. W sensie, jeżeli wspieracie mój kanał, a wy nie oglądacie, kurde, tego. No może poza Sławkiem, który jako jedyny ogląda. Bo tak, to wy, kurcze pieczone, nie oglądacie i bardzo mi jest smutno z tego powodu, powiem wam szczerze. Tak się nie robi, moi drodzy. Ja wam przedpremierowo udostępniam, żebyście za pomocą funkcji wspierającego mogli wcześniej dostać te odcinki, a wy nie oglądacie tego, jest mi smutno. Nie po to mam tę funkcję, żeby ona se tak stała dla, nie wiem, dla stania. Ale dobra, spróbujmy teraz udać się w tę stronę, w te rejony. Wszystko ładnie, pięknie się nagrywa. Tak więc spróbujmy dostać się w te rejony i zrobimy... O, właśnie tak. Zejdziemy sobie w dół. Idź sobie ode mnie, nie chcę cię znać, ty głupi paszkwilu, ty głupi ptaszku. No dobra, nie nazywajmy go paszkwilem, ale to jest głupi ptaszek. I zium, lecimy. I myk, ale zostali ładnie porobieni. I tam już mamy chyba albo poziom, albo miejsce, w którym musimy być. Ale jesteśmy w każdym razie po drugiej stronie. Aha, już widzę, co tutaj leci sobie. Ale z tym czymś nie mam zamiaru walczyć, tak więc sorry, nara. Ciekawe, kiedy tego dziadka Koko znajdę. Tego, wiecie, tego kurde senseja, kurde starego. Ciekawe, gdzie on jest. Czy go w ogóle znajdę? Może go w ogóle nie znajdę, też tak może być. Nie, ale raczej wątpię. Wydaje mi się, że on gdzieś się tutaj skitrał i sobie kurde stoi i medytuje. I w ogóle wspominałem wam o tym, że ten wulkan pięknie wygląda? Jak nie wspominałem, to wiedzcie, że tak jest. Po prostu, wiedzcie, że tak jest. Aha, tak to ma wyglądać. Ja myślałem, że coś nowego odkryłem. A tu dupa zbita, nic nie odkryłem. W ogóle sprawdzę zaraz w te wskazówki, bo tam wiem, że Sławek mi bardzo męczy bułę, że tak powiem, żebym spojrzał na te wskazówki, bo ciągle mi wykrzykniki się pojawiają. A ja wiem, że jak ja tego nie zrobię, to zaraz, kurde, będę ciągle wypominany przez Sławka, a więc dobra, Sławek, zobacz. Zobacz, ja tutaj... Sławek, widzisz to? Sławek, zobacz. Czaisz to? Widzisz to? Co tu się dzieje? Widzisz to, co tu się dzieje, Sławek? Specjalnie dla ciebie to zrobiłem. Specjalnie dla ciebie, więc teraz mi proszę tutaj nie zawracaj gitary, że ja tego nie robię. Bo dobrze wiesz, że jest inaczej. Dobra, to żeśmy odkryli, teraz robimy tak. Cyberokrąg. Może niedługo wykoksimy tak Sonika, że ten. Hmm.
Nie wiem, na czym to polega, bo cały czas wciskam trójkąt, chyba że mam jeszcze szybszy mieć cyberokrąg. Nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem. Aha, szybki okrąg, szybki cyberokrąg można aktywować, bla bla bla, dobra. Nie zdążyłem doczytać, wybaczcie. A co tu mamy? Okej, ogarnięte. Więc Sławek, proszę mnie nie denerwuj. Proszę mnie już nie denerwuj. Bo ja tutaj ładnie, jak widzisz, grzecznie kokrzę Sonika. Dobra, koniec tematu Sławka, żeby nie było, że Sławek dostanie za dużo attention. Wystarczy mu już tej atencji. Dobra, umiejętności umiejętnościami, zapiszmy sobie. Jezu, 13 godzin mamy już, prawie 14. No, mam nadzieję, że jesteś ze mnie teraz zadowolony i będziesz mi tutaj, kurde, mówił brzydkich rzeczy, że ja tutaj nie dbam o tego Sonika, bo dobrze wiesz, że tak nie jest. Więc proszę mi brzydkich rzeczy nie zarzucać, panie Sławek. I proszę się uspokoić. A teraz, nie wiem, idziemy do tego punktu, który tutaj jest. Wydaje mi się, że to jest najsensowniejsze, co mogę teraz zrobić. O! Jak ja to normalnie za pierwszym razem, gościu, zrobię teraz pana to. He, dobra, okej, nie. To będzie za trzecim razem. Udało się. Udało się, moi drodzy, za... Trochę jest mi wstyd przyznać, ale za 12 razem. O, i co my tutaj mamy? Co my tu, kurczę, pieczone mamy na tej minimapie? Trochę żeśmy, kurde, więcej odblokowali niż mi się wydawało. Co to, kurde, jest? Umieść znacznik. Gdzie to jest? Tam jest jakaś walka? Nie, nic nie widziałem tutaj. Nie rozumiem, po co gra mi kazała tutaj iść, ale dobra, okej. Jaki symulator? Okej, dobra. To już zrobiłem w takim razie. Gdy Squid robi wymach ramieniem, użyj uniku lub parowania. Dobra, znajdź Tailsa, spoko. Już tutaj znowu noc nam zapadła. No ale przynajmniej trochę rzeczy żeśmy tutaj poodblokowywali. Nie można powiedzieć, że nie. Nie można powiedzieć, że ten Sonic jest trochę zaniedbany, bo jednak dbam o niego, a przynajmniej się staram. O, a co tutaj mamy? O, dużo kluczy. Bardzo fajnie. Co tam jest? Ja bym chciał się tam dostać. Ale nie wiem, czy mogę. Dobra, tu już byłem. Spoko, fajnie, tu już mam ogarnięty teren, tylko chciałbym się teraz tam do góry dostać, tam gdzie jest ten znacznik cały. Gdzie brakuje mi 200, czy tam teraz 100 iluś tych metrów. Fajnie by było oczywiście się tam dostać, ale jeżeli się nie będę mógł tam dostać, to trochę lipa będzie. Ale wydaje mi się, że jest to możliwe, jak najbardziej. Tam jest jakaś wyskocznia. Tam coś się świeci.
Ale dobra, może na razie sobie tym głowy nie zawracajmy. Może poszukajmy jakichś poziomów. Warto by było, albo jakichś minibossów, bo na bank to jedno koło zębaty to nam nie będzie starczać. Chociaż nie wiem szczerze, może będzie starczyć. Dzisiaj bym powiedział taka trochę bardziej spokojniejsza ta sesja. No to za sprawą tego, że po prostu dzisiaj ja mam taki dzisiaj spokojny dzień. Jakby nie muszę zawsze być jakiś nabuzowany emocjami. Wydaje mi się, że takie spokojniejsze odcinki też są całkiem w porządku. I widzę, znaczy widzę. No i widzę i nie widzę, że jestem w stanie takie odcinki też robić, więc to chyba o czymś świadczy, no nie? Wow! Wow! Tu jest Tails, widzicie? Patrzcie, kurde, jak fajnie trafiłem. To co tam w ogóle było na tym znaczniku, bo nie rozumiem. Any higher and we'd risk Angel Island bumping into us. Pretty harsh conditions for anyone to be living and working under. The ancients must have had a reason for coming up here. Given the infrastructure, I don't think this was a residential area. It seems more like military front lines. A first strike position, huh? I mean, those cannons aren't just for show. With everything we've seen, just what kind of enemy were they preparing for? Okej, to ładnie, nie powiem, że nie. W każdym razie kontynuujmy może dalej, żeby nie było, że tutaj coś będę sobie, kurde, w głowie uraił. Przed chwilą tylko co jedynie zrozumiałem, że tam coś było odnośnie Angel Island, że w sumie aż tak daleko Angel Island to nie byli oni. Jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, bo tutaj Tails coś wspominał. Ale równie dobrze mogłem źle słuchać lub nie słuchać ze zrozumieniem. Stąd jakby to, że niedokładnie pamiętam, co oni przed chwilą mówili. O, siema. Dobra, idziemy cię sklepać, kurde. Lecimy! Potrzebuję koło zębate, więc muszę z tobą tutaj stoczyć walkę, panie kolego. Rozumiesz, o co chodzi. Ale na szczęście mamy nieskończony pęd, więc to powinna być szybka walka. O, to było bardzo ładne. Z mojej strony. O-o. Dobra, to było ładne, ale skończyłem źle. Nie będę tego ukrywał. Było squeezie cały czas gadane było. Dobra. No, mamy squida swoją drogą. Znowu ze Squidem walczymy. Kto by pomyślał? Czy cieszę się z tego powodu, że ze Squidem znowu walczymy? A, może być. Nie narzekam. Równie dobrze mogli mi dać zupełnie innego przeciwnika i bym narzekał w sumie, więc... A niech będzie ten Squid. Ale to mi się nie podoba, że już tak oberwałem.
Dobra, runda trzecia, pajacu. Ło! Ale ładnie, kurde, dojechany. Ale to mi się już nie podoba, bo ja mam zero pierścieni. Więc jestem tak na dobrą sprawę na strzała. To mi się bardzo nie spodobało w tym momencie. To mi się bardzo nie spodobało. Patrzcie, jak szybko porobiony został. Ja pierdzielę. A! Ty, jak ja go zlałem. O kurde, ale on dostał w piernicz. Tak jak tutaj cała ta banda tych przygłupów. Ty, dobrze poszło. No nie mówcie, że nie poszło dobrze, bo poszło elegancko, kurde, do 3 razy sztuka. Ale dobra, no to skoro mamy już drugie koło zębate, to wypadałoby znaleźć kolejny poziom, co nie? No i tak też myślę, że zrobimy, kurczę. Squid dostał, kurde, należyty wpierdziel. Więc skoro tu już mamy za sobą, to wypadałoby pójść w inną stronę. Na przykład fajnie byłoby tam pójść. Bo tam na bank są jeszcze jakieś cyberprzestrzenie, które pominąłem. Swoją drogą, tu mamy coś czerwonego. I nie zdziwię się, jeżeli to jest szmaragd. Tam sobie w tle świeci. O! Patrzcie, widzicie? A propos cyberprzestrzeni. I tutaj sobie zbieramy co nasze. Proszę bardzo, co tu mamy za cyberprzestrzeń? Brakuje nam jednego, więc podejrzewam, że to albo będzie 3-2, albo 3-4. Ale nie chcę zgadywać, bo może być różnie. Trzy pięć. No, może być. To mamy 3-1, 3-3 i 3-5. To teraz tak, 3-2, 3-4 i będzie gitara. Będzie gitarson. Wykonaj kolejne combo. Okej, wykonane. Możemy iść dalej. Teraz pytanie, co to będzie za poziom? Czy to będzie Green Hill? O, Green Hill, dobra. Mogłem się oczywiście spodziewać Green Hill, ale wolałem jednak na inny poziom postawić, ale no skoro tak, no to niech tak będzie, po prostu. Trochę dziwnie jest zrobiony ten poziom. No to musimy... Czyli poziom będzie na tym tylko polegał. Aha. No, rangi S raczej tutaj nie zdobędę. Ale... przynajmniej zbiorę wszystko. Dobra, nie wszystko. Ponawiamy etap. Jeszcze raz. Bo trochę nie rozumiem. Nie rozumiem koncepcji tego poziomu. Właśnie, wróć. Dokładnie tak. O, super. 110, wszystkie czerwone pierścienie i jaki czas?
A, eskę mamy. Czyli brakowało mi tak naprawdę 2 sekund. Gdybym był 2 sekundy później, to już bym miał rangę A. Okej, spoko. Czyli poszło w sumie za drugim razem. Fajnie. Kwadrat, R2 i kółko. Dobra, nie wiem, nie rozumiem. Chyba nie zrobiłem tego jednak po kolei, jak się powinno zrobić. Ale fajna nawet muzyczka tutaj leciała w sumie w tej sekcji z Green Hillem. Znaczy w tym poziomie Green Hillowym. Bo sekcja to by było, gdyby było to przez chwilę, a to był cały poziom w końcu. Całkiem fajnie zrobiony poziom, tylko ja nie bardzo rozumiem trochę tej koncepcji z lewem i prawym. W sensie, że trzeba tak się krawędzi trzymać. Nigdy tego nie potrafiłem skumać, bo nigdy nie potrafiłem też tego zrobić. W sensie kumam, ale nie potrafiłem nigdy tego zrobić. O, zdjęto pieczęć. Można teraz otworzyć skarbiec z żółtym szmaragdem. Fajnie. To skoro tu mamy zrobione, no to nic, tylko można się cieszyć. No to następna cyberprzestrzeń zrobiona. Może odnajdziemy zaraz kolejną, w której będzie nam brakowało tylko jednego też koła zębatego. To będzie wtedy druga cyberprzestrzeń na sesję zrobiona. A to jest całkiem chyba fajny wynik, że tak dwie cyberprzestrzenie na jedną sesję, ewentualnie trzy. I teraz się zastanawiam, jak dostać się tam. O, właśnie tam. A możemy... Ej, widzicie to? Drugie koło zębate. Mogę następną cyberprzestrzeń zdobyć. Znaczy odblokować, nie zdobyć. Bo my nie zdobywamy, my tylko po prostu odblokowujemy. Ej, chwila. Bouncepad nie chce działać coś. A przed chwilą działał. O, teraz chce działać. Dobra, rozpędziłem się trochę niczym Sonic szybki jak błyskawica. Co nie zmienia faktu, że wróciłem tutaj. A ja chciałem się dostać na tamtą stronę. To mi się nie podoba, bardzo nieładnie z twojej strony, panie kolego. Chciałbym się na tamtą wyspę dostać jakoś. O, tutaj mamy jakąś skrzynkę. Ale nie, to ja wiem, z czym to będzie. No właśnie. Zapominam, że te skrzynki, a raczej te znajdźki, one zawsze zwiastują coś, co może pozwolić Sonicowi dostać się wyżej. Ja zawsze o tym zapominam, że poza tymi kluczami, które musimy zabrać, żeby Tailsa znaleźć, a raczej go odblokować, gadkę z nim. Nie jego odblokować, tylko gadkę z nim, to miałem na myśli. O, właśnie te klucze, które teraz wyskoczyły. To czasami właśnie wyskakują takie bounce pady albo właśnie takie speedwaye, które pozwolą nam trochę dostać się szybciej gdzieś. Po raz kolejny żeśmy naładowali Sonika i bardzo dobrze, to mi się podoba. Tu mamy fioletowe żetony, które na nic mi się póki co przydadzą, bo autentycznie nie widzę sensu z tymi monetami póki co. Chyba że one mają jakiś większy sens teraz. Ale póki co nie znalazłem żadnego biga, żeby łowić z nim ryby, więc podejrzewam, że do tego one są przydatne, te monety fioletowe. Wow. To było nieprzemyślane, to była głupota czysta. Czysta głupota, nic więcej. Dobra, jesteśmy teraz z drugiej strony. Tu chyba byłem ostatnio, bo tutaj chyba robiłem poziom 3-3, o ile mnie pamięć nie myli, albo 3-1. Widzicie? Dobrze pamiętałem. Więc tak, jesteśmy teraz...
Tutaj poziom jest 3-3, wszystko fajnie, super. A my teraz powinniśmy dostać się trochę wyżej. O, właśnie tutaj. Fajnie, tutaj deszcz zaczął sobie tak padać. Powiem wam. Ładnie to wygląda, ładnie to się prezentuje. Fajnie, że się cofnąłem. Znaczy, nie fajnie, no bo po co mam się cofać, skoro mogę iść dalej? To takie trochę głupie. Ale dobra, no skoro tak gra sobie wyobraża przejście dalej, no to okej. Szkoda. O, kolejne klucze mamy, więc będziemy mieli trochę więcej niż zakładałem. Dzięki czemu nie będę musiał ich zbierać później, tylko po prostu będę mógł od razu ze Stacem pogadać. Jak gdyby nigdy nic. I to jest spoko. Zawsze lepiej na zawczas zbierać, powiem wam. O! Możemy tutaj coś odblokować. Dobra, na czym to zadanie polega? Jest tutaj gdzieś napisane? Że sobie tutaj mogę kombo nawbijać? Nie, nie rozumiem nadal. Nie rozumiem, o co chodzi, ale dobra. Nieważne. Idziemy w takim razie dalej. O kurde, dobra. Żeś został porobiony. Będziemy mogli podkoksić Sonika już w ogóle na maksa totalnie. Tam mamy żółty, znaczy nie płomień, tylko żółty laser. Tu mamy czerwony, a raczej czerwone światełko, a nie laser. Więc wypadałoby tam się jakoś dostać, tylko kurczę właśnie. Ja tak sobie nie mogę skakać z jednej wyspy do drugiej, jak gdyby nigdy nic, bo muszę mieć najpierw coś, co pozwoli mi się tam wybić. No to nie było mądre z mojej strony, muszę przyznać.